Kanał Niebajki prezentuje serię krótkich czytanek dla młodzieży. O życiu, pracy i relikwiach świętych patronów polskich. Zawsze żywi. Święty Stanisław Kostka, urodzony w 1550 roku, umarł w roku 1568. Grób w kościele świętego Andrzeja w Rzymie. Część relikwii w Polsce, w Rostkowie. Obraz przedstawia świętego Stanisława, gdy z rąk anioła przyjmuje komunię świętą. Życie. Szczęśliwy Rostków, w którym złożono relikwie świętego Stanisława. Szczęśliwy, że był jego rodzinnym miejscem. Ziemia płocka, w której leży Rostków, gorąco się modli przy relikwiach swojego świętego młodzieniaszka. O, zaprawdę błogosławione te pola i role, które tak cudny kwiat wydały. Stanisław był synem kasztelana Zakroczymskiego. W domu wychowywał się z bratem swoim Pawłem. Wszystkie jednak serca domowników biły szczerą miłością ku Stanisławowi. Bo to pobożny był chłopczyk, potulny, litościwy, a co najważniejsze, skromny, wstydliwy i niewinny. W 15 roku życia wysłano go z Pawłem do Wiednia na nauki. Trudności w uczeniu się pokonał szybko, wielką pilnością. Wolne chwile zaś od nauki spędzał na przedmieściach Wiednia i tam uczył dzieci katechizmu. Obdarzał je chlebem, ubrankiem, a rodziców pieniędzmi. Przeciwnie postępował Paweł. Bawił się, hulał, tracił pieniądze na gry w karty i wracał do domu nad ranem, kiedy właśnie Stanisław wychodził na mszę świętą. Za swoją pobożność doznawał Stanisław wielu przykrości od Pawła. Gdy zachorował, nie chciano mu sprowadzić księdza z Panem Jezusem. Wtedy cudownie został nakarmiony ciałem Pańskim. Po objawieniu się Najświętszej Marii Panny Stanisław, po porozumieniu się ze swoim spowiednikiem, opuścił Wiedeń i pieszo udał się do Rzymu, gdzie go do zakonu jezuitów przyjął święty Franciszek Borgiasz. Pogoń Pawła za bratem daremną była, jak również starania ojca, by Stanisława z klasztoru odebrać. Dojrzewał on tymczasem do świętości i był podziwem dla najbardziej świętobliwych zakonników. Po niecałym roku pobytu w klasztorze Stanisław, w dzień wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, oddał Wszechmocnemu swą niewinną, anielską prawie duszę. Benedykt XIII w 1726 roku ogłosił Stanisława świętym i głównym patronem polskiej młodzieży. Legenda. Gdy święty Stanisław wspominał swoje dziecięce lata, mówił: w pierwszej modlitwie, którą zapamiętałem, oddałem się zupełnie Panu Bogu na służbę i ofiarę. Na kartach swej książki i zeszytach pisał: O Maryjo, bądź mi litościwa. A imię Marii całował. Gdy Paweł nazywał Stanisława świętoszkiem, odpowiadał: do większych rzeczy jestem stworzony niż ziemskie. Dla wieczności żyć tu chcę. W książeczce, w której spisywał swoje ćwiczenia duchowne, napisał na końcu słowa: początkiem, środkiem i końcem życia rządź, o dobry Chryste. Pewnego razu zapytali go ojcowie jezuici: w co byś się zaopatrzył, gdyby ci kazano iść nagle do Indii? Odpowiedział wesoło: w dobry kapelusz cierpliwości, w płaszcz miłości Boga i bliźniego i mocną parę trzewików umartwienia. Gdy chwalono ród Kostków, odpowiadał: ten, kto wielkim jest w oczach Bożych,
prawdziwie jest wielkim, bo wielkim jest w Bogu. Zbliżała się godzina jego śmierci. Stanisław leżał ciężko chory. Krew wystąpiła mu na usta. Wiedział, że umrze i powtarzał słowa psalmu. Gotowe serce moje, Boże, gotowe serce moje. Do rektora zaś przemówił. Czas krótki jest. Odpowiedział rektor. Zostaje tedy, dokończył Stanisław, abyśmy się przygotowali. Z różańcem w jednej, a gromnicą w drugiej ręce cichutko ten czysty i niewinny anioł w ludzkim ciele na wieki zasnął. Dziś cała katolicka Europa zna, czci i kocha świętego Polaka. Modlitwa. Boże, któryś pomiędzy różnymi mądrości Twojej cudami także i młodocianemu wiekowi dojrzałej świętości łaski udzielasz, spraw prosimy, abyśmy za błogosławionego Stanisława przykładem z każdej chwili czasu zbawiennie korzystając do wiecznego pokoju wejść pospieszali. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.